Cześć, witam w weekendowym vlogu. Ja już bez mojego homonta, ponieważ nadszedł taki czas, kiedy mogę już nosić go troszeczkę mniej. I kupiłam niedawno w Biedronce takie maseczki z dermaglinu i było tych maseczek jeszcze więcej. Natomiast ja nigdy ich wcześniej nie miałam, że ja mam cerę też taką wrażliwą, która zdarza się, że ulega podrażnieniom i jakimś tam wrażliwościom. To stwierdziłam, spróbuję sobie na próbę dwie, ale wszystkie cztery miały ładne składy. Zdecydowałam się na wersję redukującą trądzik, minimalizującą pory oraz na wersję regeneracja i odświeżenie. Nałożę sobie jedną i spróbujemy. Nakładało się bezproblemowo, wybrałam tą wersję redukującą pory, bo przez ostatnie dwa tygodnie, że bardzo dużo nosiłam właśnie ten opatrunek na twarzy, no to troszeczkę trądzik daje mi się we znaki. Teraz mam ją podtrzymać 15-20 minut. Ona ma w sobie dodatek aloesu, więc działanie nawilżające, łagodzące, kojące, i aloes też troszeczkę ma działanie zwężające pory, a także jest tutaj dodatek owsa, czyli działanie przeciwstarzeniowe. Więc teraz trochę muszę posiedzieć z tą maseczką 15-20 minut, zmywam i zobaczę, jak ta twarz będzie wyglądać. Na chwilę obecną nie czuję żadnego ściągnięcia, szczypania, czegoś, co mogłoby wzbudzić mój niepokój. Okej, więc ja już zmyłam maseczkę. Zmywa się tak samo paskudnie jak wszystkie inne glinkowe maseczki, natomiast po zastosowaniu skóra była bardzo przyjemnie miękka. Nałożyłam sobie krem, wygląda to tak, nie mam wrażenia, żeby coś się nadmiernie wybłyszczało, żeby skóra była nadmiernie obciążona. Także maseczkę zaliczam na plus i nie wykluczam, że jeszcze sobie kiedyś do niej wrócę. Zamówiłam sobie puzelki, już ułożyłam prawie całą rameczkę. Puzelki z szopkiem. Tematycznie. Trzymajcie kciuki, żeby dobrze mi się układało w miarę szybciutko. Czekam właśnie na pazurki. Słuchajcie, dawno nie robiłam. Już taki odrost straszący. Manikir utrzymał się bezproblemowo przez całe święta. Okres sylwestrowy, początek stycznia, kiedy miałam właśnie L4 i nigdzie nie wychodziłam, to właśnie specjalnie poprosiłam o zrobienie fręcza, żeby tak bardzo ten odrost się nie rzucał w oczy. No i odrost już jest naprawdę wołający o pomstę do nieba, ale nic nie odprysło, także tutaj pod tym kątem jestem mega zadowolona. Więc wykorzystując chwilę czasu, że czekam na paznokcie, no to szukam, o jaki wzór dzisiaj poproszę, bo trochę z jednej strony stęskniłam się za jakimiś szaleństwami, ale z drugiej strony potrzebuję znowu dość neutralne odcienie. Jestem właśnie w drodze na kolejny masaż. Wciąż, jeżeli chodzi o ten mój podbródek, mam masaże, ale dzisiaj spotkam się również z panem doktorem, który wykonywał zabieg. No i jestem bardzo ciekawa, co powiem. Dam wam znać. Thank you.
mam dość ciągnięte i pan doktor powiedział, że wszystko jest w porządku, że wszystko dobrze się goi. Powiedział, że nie widać żadnych zaciągnięć na takich nadmiernych ubytków tej tkanki tłuszczowej, bo to się czasami zdarza, że kiedy odciągnięte jest zbyt dużo tłuszczu, to zdarzają się takie zmiany na skórze, które mało estetycznie wyglądają, jak takie dziury podskórne. To wygląda tak, jakby ta skóra była taka bardzo stara. Na szyi wygląda to tak, jakby były zmarszczki, na ciele, na przykład na nogach, czasami to wygląda tak, jak nogi takiej staruszki u młodej osoby. Więc jest to najczęstsza kosmetyczna komplikacja, bo ona w żaden sposób nie wpływa na przebieg gojenia, wiecie, w taki sposób, no nie wiem, najgorszym powikłaniem jest na przykład martwica i śmierć i zgon, bo po liposukcjach zdarzają się takie komplikacje, a właśnie tak naprawdę najczęstszą i taką kosmetyczną, ale mega też nieprzyjemną i nieciekawą to są właśnie te dziury. Więc na szczęście u mnie pan doktor powiedział, że nic takiego się nie dzieje, jest dobrze, nawet kiedy przełykam ślinę. To jest właśnie bardzo istotne, że zdarza się, jeżeli tutaj jest przyczepiony mięsień i kiedy odesie się na jego wysokości zbyt dużo tłuszczu, to właśnie podczas przełykania śliny robią się takie brzydkie zaciągnięcia. U mnie się udało, obyło się bez takich komplikacji, więc jak lekarz mówi, że jest wszystko w porządku, no to u mnie też kamień z serca. Słuchajcie, nie uwierzycie, co właśnie robię. Szykuję się do nagrywania! Stęskniłam się troszeczkę za nagrywaniem. Mam nadzieję, że za bardzo nie wypadłam z tego gadania. No, przecież nagrywam dla Was weekendowe vlogi, ale z tych takich tematycznych filmów. I słuchajcie, na pierwszy ogień idzie taki film, jest piątek wieczór, a ja zamiast siedzieć i chillować, co robię? Postanowiłam nagrać film ze sprzątania toaletki. Toaletką to tego nazwać za bardzo nie można i toaletka to tak wręcz infantylnie i tak drobno brzmi, tak zminiaturyzowanie. A tutaj zobaczcie, ile ja mam kosmetyków kolorowych. Jeśli myślicie, że to jest wszystko, to nie. Tego jest znacznie więcej. Kiedy mówię znacznie więcej, to naprawdę mam na myśli znacznie więcej. Więc plan na wieczór mam taki, że zamiast chillować, będę sobie sprzątać i przy tej okazji będę to nagrywać. No słuchajcie, brzmi to... Nie powiem jak, ale wiem, że są wśród Was takie dziewczyny, które tego typu filmy motywują, które lubią takie filmy. Ja jestem w ogóle pełna podziwu, że taki film się Wam podoba, więc takie coś chciałabym zrobić. A tymczasem jeszcze chciałam Wam powiedzieć, co znacznego wydarzyło się w moim życiu, co myślę, że być może dla niektórych z Was będzie istotne, więc odłożę sobie gdzieś Was, bo teraz trzymam kamerkę i chwilkę pogadamy. Więc moje drogie, nadeszła taka wiekopomna chwila, w której zmienia się moja sytuacja zawodowa. Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to być może kojarzycie, że ja już od 7 lat byłam związana zawodowo z firmą Sylveco. W czasie studiów podjęłam pracę jako dermokonsultantka tej firmy i będąc już osobą bardzo zainteresowaną i zaintrygowaną kosmetykami naturalnymi, mega się cieszyłam, że mogłam podjąć pracę właśnie w takiej firmie, gdzie zgadzało się przesłanie tej firmy i to, co ja jako kosmetolog chciałabym reprezentować. Kiedy ukończyłam studia, rozglądałam się wiadomo za pracą na pełny etat, no i małym marzeniem było móc poznać tą produkcję kosmetyków, pracę w laboratorium, jak to wygląda wszystko od podstaw. No i dostałam taką właśnie pracę, miałam okazję pracować na produkcji kosmetyków Sylveco. Następnie ze względu na tą moją działalność internetową zaproponowano mi stanowisko specjalisty do spraw marketingu, no ale jednak to nie była moja bajka. Dodatkowo moje serce jednak należy do Śląska. Ja uwielbiam tą tutejszą lokalną historię, tutaj się odnajduję. Jakoś tak po prostu, chociaż nie urodziłam się na Śląsku, to ja totalnie czuję ten klimat tego województwa i śląskiego, i tych historii Śląska i Zagłębia. Nie chcę teraz na ten temat rozwodzić, ale naprawdę mega uwielbiam ten rejon i ludzi, którzy tutaj są, kultura, która tutaj jest, mowa, śląski dialekt, śląska mowa, która tutaj jest, mnie to interesuje w jakimś stopniu i tego mi brakowało. Druga też moja miłość, Adrian też pochodzi tutaj z województwa śląskiego, no i akurat nadarzyła się okazja, żeby zmienić pracę,
też właśnie w obrębie firmy Sylweko jako przedstawiciel handlowy. No i tak już od 3 lat ja sobie pracuję właśnie jako przedstawiciel handlowy firmy Sylweko, będąc właśnie na Śląsku i tutaj na Śląsku jest mój teren, więc łączę tak naprawdę już to życie zawodowe i prywatne gdzieś, no naprawdę super, super mi się to układa. Natomiast nadeszła taka chwila w moim życiu, że będę pracę zmieniać. Także duże zmiany. Nie chcę zdradzać szczegółów. Ja bardzo się cieszę, że miałam takie możliwości, że szefostwo Sylweko gdzieś tam mi zaufało i pozwoliło mi piąć się gdzieś tam po jakichś tych takich szczeblach kariery. No, no nie wiem, czy to tak można nazwać, ale tak wiecie, miksować i zmieniać te stanowiska troszkę też pod takim może prywatnym kątem, bo nie było żadnych problemów, że na przykład chciałam tutaj podjąć pracę właśnie na terenie województwa śląskiego, a nie wciąż przebywać w województwie podkarpackim, gdzie firma ma siedzibę. Więc cieszę się, że udawało się to gdzieś tak łączyć i że miałam możliwość poznania całej masy fantastycznych ludzi. Słuchajcie, zawsze to będę powtarzać, że wiedza, którą ja zdobyłam na studiach, to było jedno, ale potem drugie to samo to była praca w Sylweko, zwłaszcza pod kątem tej produkcji ludzi, z którymi mogłam wtedy rozmawiać i czerpać z ich wiedzy, bo ja byłam po kosmetologii, a pracowałam na produkcji z osobami po biotechnologii, po technologii produkcji kosmetyku i naprawdę to, jaką też wiedzę tamte osoby mi przekazywały, no to też był taki ciężki kaliber i ja jestem mega, mega za to wdzięczna. No ale życie tak się układa. Jakby też było tego mało, to jeszcze dodatkowo rozeszła się współpraca i rozeszła się moja droga ze sklepem internetowym NatiNati. Jeżeli wejdziecie na stronę natinati.pl, to już właśnie nie jestem ambasadorką, już nie ma tej zakładki, kosmetologia naturalnie poleca. Z jednej strony wiem, że może to być szkoda dla osób, tych z Was, którym ta zakładka pomagała i dla mnie też to był taki trochę wygodny odnośnik, że jeżeli ktoś się mnie pyta, co polecasz, to suchej skóry na przykład, przykładowo, no to najłatwiej było mi polecić, ej, wejdź sobie na NatiNati, masz zakładkę kosmetologia naturalnie poleca, masz tam wyselekcjonowane przeze mnie składy, możesz sobie dobrać to, co Tobie pasuje, no bo każdy ma. Musiałabym zrobić takiej osobie pełną konsultację, a ja się tym nie zajmuję, nie prowadzę żadnych prywatnych konsultacji. Zwyczajnie nie mam na to czasu, więc w ten sposób ta osoba nie zostawała w jakiś sposób bez żadnej odpowiedzi beze mnie, a była w stanie dobrać sobie samodzielnie kosmetyk, jednocześnie będąc w zgodzie z tym, co na przykład ja tej osobie bym poleciła, jakie tam właśnie kosmetyki, o jakich składach. Więc był to naprawdę taki mega fajny kompromis, coś, co też mi pomagało, więc kto wie, może się jeszcze wszystko jakoś tam dobrze potoczy w taką stronę, że może znajdzie się jakieś inne miejsce na internecie, które takie wyselekcjonowane składy przy współpracy ze mną stworzy. No zobaczymy, ja jestem ogólnie bardzo, bardzo otwarta. Natomiast dla Was, jako moich obserwatorów, chcę powiedzieć, że tutaj właśnie pewne rzeczy się zmieniają, bo być może coś tam Was interesuje i zastanawia. Także na chwilę obecną nie mam żadnych dodatkowych planów, jeżeli chodzi o bycie ambasadorką jakiegoś sklepu. Tutaj żadnych planów nie mam. Jeżeli chodzi o plany zawodowe, coś się kreuje. Natomiast też, wiecie, nie chcę zapeszać. Nie wiem, jak to będzie. Ja tak naprawdę cały czas pracowałam w Sylweko i wiecie, nawet tam, jak zmieniałam stanowisko, to z jednej strony był lekki stresik, że zmiana stanowiska, ale z drugiej strony przecież ja tak naprawdę znałam tych ludzi, więc gdzieś tam chociażby, wiecie, z kim pracowałam, to tak gdzieś się tych ludzi mijało, gdzieś się z tymi ludźmi rozmawiało, no wiecie, szefostwo cały czas te same, więc już pewien poziom takiego rozeznania był. Teraz tak na głęboką wodę, całkowicie inna firma, ale też jako przedstawiciel handlowy, też firma kosmetyków naturalnych. Słuchajcie, to było dla mnie mega, mega takie marzenie, żebym mogła znaleźć pracę, która wciąż będzie zgodna z moimi przekonaniami. No i się udało. Tylko teraz, czy się to utrzymam? Czy się okaże naprawdę, że będzie w porządku? Czy może powiedzą, słuchaj, Aga, no nie nadajesz się, nie chcemy cię dalej. Więc stresik jest. Jeszcze jestem na wypowiedzeniu w Sylweko, bo ja mam umowę, miałam umowę na czas nieokreślony, więc 3 miesiące jest okres wypowiedzenia. Być może, nie wiem, tam rozejdziemy się wcześniej, taka możliwość ze strony mojego pracodawcy jest, więc też
no miło, że właśnie tak nie blokuje mnie gdzieś tam dalej i właśnie jest takie, tak cały czas w porządku, nie? Chociaż, wiecie, no, można by to było jakoś inaczej rozegrać. Nie, 6-3 miesiące, koniec, kropka. Nie, no też tak właśnie, jakoś tak wszystko to mam nadzieję, że pójdzie miło i gładko, ale nie są to łatwe sprawy. Rozstania nigdy nie są miłe i bezbolesne, nie? Więc trzymajcie za mnie mocno kciuki, a tymczasem tak troszkę na osłodę, słuchajcie, ja miałam do wykorzystania, no, w firmie z Sylweko są takie różne tam możliwości i miałam możliwość z okazji bonu świątecznego wykorzystać sobie jakby bon świąteczny na kosmetyki. Ja sobie tutaj coś zamówiłam dla Was, przy okazji coś tam mam jeszcze z innej paczki PR-owej, więc chciałabym właśnie zrobić rozdanie na taką osłodę. Mam nadzieję, że nie udzieli się Wam ten taki mój trochę zestresowany humor, więc na osłodę, słuchajcie, przygotowałam dla Was krem łagodzący na noc. Uważam, że to jest bardzo niedoceniany krem, ponieważ on ma fantastyczną konsystencję, mocno nawilżającą. Ja wiem, że tutaj ta nazwa łagodzący trochę może mylić, może być taka, że no, dla każdego i dla nikogo, bo co to tam łagodzący, to pewnie skóra wrażliwa, ale bardzo dużo osób ma skóry wrażliwe. On ma dodatkowo ekstrakt z ostrożenia i ostrożeń ma takie właściwości, że hamuje hialuronidazę, enzym, który rozkłada nasz naturalny kwas hialuronowy, więc po tym autentycznie mega uczucie nawilżenie jest zauważalne i chciałabym, żebyście poznały to, bo może niekoniecznie byście się na ten krem zdecydowały, a uważam, że w nim jest potencjał. No i ponieważ jest to seria różowa zwianka, to też chciałam Wam dołożyć mojego ulubieńca i Adriana ulubieńca. Mój ulubieńc, czyli olejek do demakijażu, Adriana ulubiona emulsja, ja też ją bardzo doceniam, więc taki, wiecie, trochę też ode mnie dla Was. Dodatkowo też z tej serii łagodzącej, bo tak chciałam, żeby było różowiutko i ładnie kolorowo, peeling do skóry głowy, mega też ciekawy kosmetyk. Nie każda osoba pamięta o stosowaniu peelingu do skóry głowy, a warto o tym pamiętać, więc to również, żeby Was zachęcić. I jeszcze tutaj tonik Senel, przyszła mi paczka PR-owa z okazji świąt, a ponieważ ten tonik mnie uczula, no to nawet go nie próbowałam, bo ja miałam inne opakowanie, nie myślcie, że to jest używane. Nie, 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 po prostu ja już miałam kiedyś wcześniej, jak była premiera tego toniku, fajny skład, ma dodatek substancji powierzchniowo-czynnych, więc to jest istotne dla tych z Was, które gdzieś tam niekoniecznie może za nimi przepadają. No moja skóra właśnie reaguje tak alergicznie, czerwieni się, plamy ma takie, nie po wszystkich tonikach, które mają substancje powierzchniowo-czynne i taka jest charakterystyka mojej cery. Więc jak dostałam po prostu w paczce świątecznej kolejne opakowanie, nawet nie otwierałam, tylko stwierdziłam, przekażę Wam na rozdanie. Więc moje drogie, w opisie pod filmem znajdziecie akcję charytatywną i osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w rozdaniu, bardzo proszę, żeby wpłaciły symboliczną złotówkę na tę akcję charytatywną i na mail, który jest podany właśnie w opisie pod filmem, pod tym linkiem, konkurs KN, to proszę, żeby tam wysłać potwierdzenie przelewu, że zostało zrobione. No i osoby, które właśnie wpłaciły tą symboliczną złotówkę lub więcej, jeżeli ktoś chce, ale chciałabym, żeby to była chociażby ta złotóweczka wesprzeć tam biednego zwierzaczka. Więc wśród tych osób, które wyślą mi to potwierdzenie przelewu, ja wylosuję i osobę, która zostanie laureatem, skontaktuję się z tą osobą również mailowo. W opisie pod filmem znajdziecie więcej szczegółów, takich jak data na przykład, więc sprawdźcie koniecznie dokładne zasady. A ja Wam już bardzo uprzejmie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!